Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu z panem marszałkiem Markiem Jurkiem, na spotkaniu autorskim poświęconym jego książki Prawica na rozdrożu, notatki przedwyborcze. Witam Łukasza Warzechę w Rzeczy i Piotra Trudnowskiego, Instytut Jagielloński. Ja się nazywam Hubert Biskupski, będę miał przyjemność tę debatę, mam nadzieję, debatę poprowadzić. Kiedyś czytałem taką książkę Francisa Bayarda, jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało, w związku z tym nie musiałem już tej książki czytać, żeby o niej porozmawiać. Panie marszałku, dwa pytania na początek całkowicie poważne. Prawica na rozdrożu. Pan definiuje tę prawicę, nie definiując jej w tej książce. Ja bym chciał zadać pytanie, czym jest w 2023 roku prawica i czy w ogóle to pojęcie ma w tej chwili jakiekolwiek znaczenie, czy to nie jest takie pójście na łatwiznę i używanie pewnych kalek? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, po co pan w ogóle tę książkę napisał? Przyzwyczajenie to notatki przedwyborcze, więc ja oczywiście, kiedyś tam jako bardzo młody człowiek napisałem nawet dość długi artykuł o tym, co jest istotą prawicy i tak dalej. A tu rzeczywiście ja się posługuję takim kryterium czysto socjologicznym. W początkach naszej niepodległości właściwie dwie rzeczy wszyscy socjolodzy odczytywali jako takie kluczowe linie podziału w naszym życiu publicznym. To znaczy stosunek do PRL-u, afirmatywny stosunek do odzyskania niepodległości, dezaprobatywny do PRL-u i po drugie stosunek do tożsamości chrześcijańskiej, do kościoła i tak dalej. I to były te dwa główne kryteria wtedy. Dzisiaj na przykład... Dzisiaj na przykład to jest ciągle w jakiś sposób aktualny, szczególnie ten pierwszy czynnik mniej, ale pojawiły się nowe problemy, takie jak na przykład stosunek do suwerenności i do Unii Europejskiej. Oczywiście ja napisałem o tym, bo odpowiadając od razu na drugie pytanie. Przede wszystkim pomyślałem sobie, że bardzo wielu ludzi jest w takiej sytuacji jak ja. To znaczy wie, za czym będzie głosować, wie, na kogo na pewno nie będzie głosować. To są dwie kwestie, bo tak antycypując no, rozmowę o tej książce, ja uważam, że główne zagadnienia dzisiaj tych wyborów konkretnie. A to jest po pierwsze ekstremistyczny kurs opozycji, tych dwóch głównych odłamów opozycji, znaczy tych skupionych wokół Platformy i SLD, coraz bardziej no, obracający się nie tylko przeciwko podstawowym wartościom społecznym, bo właśnie o tym można dyskutować i tak dalej, ale przeciwko wartościom wprost konstytucyjnym. To po pierwsze. I po drugie, no takim drugim ważnym problemem jest, to są aspiracje władz Unii Europejskiej do stopniowej konfiskaty suwerennych kompetencji poszczególnych państw. No to się dzieje tak na zasadzie odkrawania plasterków, ale to jest główny proces, o którym dzisiaj będziemy decydować, bo znowu są tacy, którzy są mu przynajmniej emocjonalnie przeciw. Oni nie zawsze robią to, co robić powinni w tych sprawach. No ale są ci, którzy mają całkowicie lojalistyczny stosunek do tych aspiracji za granicą. No, ale wracając do głównego pytania. Ja sobie myślałem o tym, że bardzo wielu ludzi wie, za czym będzie głosować, za jakimi wartościami, na kogo na pewno nie będzie głosować. Natomiast ma co najmniej wątpliwości, nawet jeżeli są przeświadczeni, że będą głosowali w określony sposób, to czy ze względu na całą historię, choćby tych ostatnich lat, które tutaj opisuję, relacji między ugrupowaniami prawicy a opinią prawicową, czy ze względu na to, co się dzieje w czasie kampanii wyborczej. Nawet ci ludzie, którzy są przekonani o tym, że raczej będą głosować w określony sposób, to mają wątpliwości, czy powinni. Dlatego, że to przede wszystkim Polska jest na rozdrożu, bo się musi określić wokół tych dwóch kluczowych spraw. Oczywiście są sprawy inne i nadzwyczaj ważne, jak to, od których zaczynam tę książkę, to znaczy rewolucja genderowa. No i krótko mówiąc, tą książkę ja poświęciłem analizie trzech ugrupowań, które dla wyborców prawicy wchodzą w grę, to znaczy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji
I po trzecie, też warunkowo i ze względów historycznych, to też trzeba brać pod uwagę, Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i o tym jest ta książka, dlatego ją napisałem. W głębokim przekonaniu, że oprócz obywateli entuzjastów w naszym kraju, oprócz tej części opinii, która jest w nastroju egzaltacji wyborczej, partyjnej, ideowej i tak dalej, jest bardzo wielu Polaków, którzy wcale nie zajmują stanowiska indyferentnego, jeżeli chodzi o podstawowe wartości społeczne, którzy są zaangażowani, wiedzą, że powinni głosować, bo to jest akt władzy wyborczej, która jest niezbywalna. My po prostu musimy tą władzę wykonywać, bo z tym się wiąże nasza odpowiedzialność, a nie są w tym nastroju egzaltacyjnym. No i dla tych jest ta książka. Ja do tej definicji prawicy jeszcze wrócę i spytam panów tutaj, Łukasza Warzechy, Piotra Wybunowskiego, o tę definicję, czy się z panem marszałkiem zgadzają. Pan spośród tych ugrupowań, nazwijmy je, używając pańskiej definicji prawicowych, całkowicie wyklucza Platformę Obywatelską. Dlaczego? No, dlatego, że Platforma wyklucza wszystkich polityków, którzy cokolwiek chcieliby mieć z tym wspólnego. Na przykład ostatni przypadek to jest Bogusław Sonik. Ja mówiłem o tym, że... No ale na przeciwległym biegunie jest Roman Giert. Przypadek szczególny. Ja przez wiele lat byłem w realnym, ideowym sporze z Jarosławem Kaczyńskim od czasu, kiedy zrezygnowałem z funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, z przynależności do tej partii. Ale muszę powiedzieć, że patrząc szczególnie na ostatnie lata, umieszczając całą naszą historię, całą naszą sytuację w kontekście historycznym ostatnich 30 lat, ja coraz częściej dochodzę do wniosku, że ta dezynwoltura, tak mówiąc ogólnie, no można to inaczej nazwać, konstytucyjna prezesa Jarosława Kaczyńskiego, która rzeczywiście ileś tam razy się widziało, jest tylko w dłuższym planie historycznym. I nie chodzi o to, czy to jest zamiar, czy nie, reakcją na kompletny nihilizm konstytucyjny, na nihilizm konstytucyjny Platformy Obywatelskiej. Ten nihilizm, który się przejawia na przykład w tym, że Donald Tusk, no nie wiem, ja już nie pamiętam, czy w tej książce znalazł się, chyba tak, znalazł się ten fragment, ale jak gdyż tam przypominałem, jak to w tych naszych czasach, latach nadziei, między aferą Rywina a 2005 rokiem, kiedyż jednocześnie w Europie toczyła dyskusja na temat konstytucji dla Europy, jak Donald Tusk mówił, ja sobie nie wyobrażam, jak może być polski polityk, który chciałby, żeby ta konstytucja była przyjęta przez inne państwa Europy. To było w polemice z Millerem, on wtedy tu symulował, prawda, jakieś zaangażowanie autentyczne. Te. Już nie mówię o tym, że w tym samym czasie, no to są czasy, kiedy Platforma Obywatelska deklarowała, że jako pierwsza partia na świecie pielgrzymuje do progów apostolskich. Ad limina apostolorum. I że to jest pierwszy przypadek ugrupowania politycznego, które jedzie złożyć hołd papieżowi. No wiadomo, że widok Piotra krzepi wiarę, no i oni tam pojechali się pokrzepić, prawda, wierzę i tak dalej. A dzisiaj Donald Tusk, i o tym będę mówił, bo to jest kwestia nihilizmu konstytucyjnego, ale to jest też kwestia nihilistycznego stosunku do praworządności. Bo na czym polega praworządność? Na tym, że akty jakiejkolwiek władzy muszą być zgodne z normami obowiązującymi tą władzę, z normami prawnymi i tak dalej. Platforma Obywatelska w tych latach nadziei wpisała do swojego programu, że w ogóle w deklaracji ideowej, w rozdziale wartości, że tą pierwszą wartością jest prawo do życia. Ono wypływa z najkrótszego streszczenia wartości, które konstytuują naszą cywilizację, to znaczy z dekalogu. I to prawo powinno być gwarantowane, oni tam pisali, tak jak w Polsce, piękna formuła, bo to sugeruje wymiar uniwersalny, że nasz standard tworzy standard już nie tylko europejski, ale standard uniwersalny. I teraz Donald Tusk, wcale się nie przejmując tym, że ja nie mówię, że to byłoby legalne.
w głębszym sensie tego słowa, dlatego że pamiętajmy, że nasza konstytucja na przykład, na szczęście, zakłada, że jest porządek przedustawny, że istnieją prawa przyrodzone, które są nawet wcześniejsze wobec najwyższych aktów prawa. Więc ja nie wchodzę w to, czy to byłoby legalne, czy nie, ale z punktu widzenia tak zwanego tego, jak to się u nas przyjęło teraz nazywać, Rechtsstaat, państwa opartego na przepisach, państwa nie tyle praworządnego, co państwa prawnego, no to wypadałoby tą deklarację ideową zmienić, żeby tych polityków wyrzucać i tak dalej, żeby tych polityków szantażować, żeby na nich wywierać presję, tak, na co się tam będą przejmować. No po prostu tak jak jeden z kompanionów Kmicica mówił, no w naszej Rzeczypospolitej skrzykną sobie partię, no wtedy to trzeba by trzymać szable w garści, a teraz trzeba mieć dobry zasób procentów w sondażach, no i rób co chcesz, no społeczeństwo nas popiera, demokracja i tak dalej, co tam nam będą opowiadać o rządach prawa, więc to jest kompletny nihilizm konstytucyjny, dlatego że w moim przekonaniu, w ich pojęciu, konstytucja to jest po prostu regulamin walki o władzę. Konstytucja to jest statut organiczny demokratycznej polityki. A nie uważa pan, że ta partia, którą pan zaliczył, no, do prawicy, do tego cały czas zmierzam. Stosuje dokładnie ten sam mechanizm. Właśnie niedokładnie inny. Różnica jest jakościowa. Znaczy, pomiar ilościowy na. Ja przypomnę, nie, ja mówiłem o dezynwolturze konstytucyjnej. No mówię, no mówiąc po polsku, ktoś by nazwał to swawola, ale czasami lepiej jest, szczególnie w ogniu kampanii, jak to powiedział Grzegorz Schetyna, nie używać słów zbyt dosłownych. Czasami słowo zawiłe może spełniać funkcję eufemizmu, ukrywać prawdę. No więc mówię, nazwijmy to dezynwolturą. Tylko ta dezynwoltura, która rzeczywiście ona jest trudna, dlatego że ludzie muszą wiedzieć, na jakich regułach się wszystko opiera, ona jest jednak, no, jeżeli spojrzymy, reakcją, nie mówię w tej chwili nawet czy uświadomioną, czy nie uświadomioną, na to, że dzisiaj opozycja uważa, że że wszystkie wartości konstytucyjne, to znaczy nasza metakonstytucja, szacunek dla życia, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, na przykład wie pan to, co się działo tam na placu zamkowym, to zgromadzenie przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. No przecież ten wyrok sprzed roku jest tylko powtórzeniem całego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, no z najlepszą datą. 2004, 5, 6. Kiedy Trybunał Konstytucyjny pytany o to, czy traktat akcesyjny jest zgodny z konstytucją, czy jest konstytucyjny, czy nie, nasz traktat akcesyjny, odpowiedział jasno, jest zgodny, ponieważ zakłada prymat konstytucji zgodnie z regułami naszej konstytucji z 1997 roku. Gdyby traktat konstytucyjny zakładał supremację instytucji Unii Europejskiej, to w oczywisty sposób byłby niezgodny. Ja już nie pamiętam, kto wtedy w latach 4-6 był prezesem, czy to był jeszcze profesor Andrzej Zoll, czy to już byli kolejni prezesi, ale data jest naprawdę dobra. To jest dobry rocznik i tak dalej. A co ich to obchodzi? Społeczeństwo jest za Unią Europejską. Demokracja. Więc co nam będą konstytucją zawracać głowę? I teraz, jeżeli mamy do czynienia z jednej strony z obozem, który uważając, że chce przeprowadzić pewne reformy, trafne czy nietrafne, ja uważam reformy sądownictwa za porażkę i myślę, że duża część polityków partii rządzącej, PiS-u po prostu uważa też to za porażkę. Krótko mówiąc, wyroki sądów dzisiaj są jeszcze bardziej oburzające niż te, na które reakcją miała być ta reforma. Tak. Ale mówię, to wszystko zmierza do tego, na przykład, do czego to wszystko zmierza? Do tego, żeby zrealizować wartość konstytucyjną, że musimy odchodzić od czasów, kiedy prawa człowieka były w Polsce powszechnie łamane. No nie wiem, ja chciałem wtedy, w 1997 roku, żeby o wiele wyraźniej zaznaczyć zerwanie z PRL-em. Ale jednak to potępienie PRL-u jest w samym wstępie do konstytucji. No i problem polega na tym, czy my konstytucję właśnie traktujemy jak regulamin walki o władzę, bo tutaj z tego punktu widzenia można obu stronom różne rzeczy zarzucać. Czy my w konstytucji widzimy zbiór zasad, które zobowiązują polityków, które są gwarancją tego, że niezależnie od przypadkowego wyniku wyborów, samo państwo ma pewien charakter, że jako naród podjęliśmy pewne decyzje, to są decyzje ponadhistoryczne, że jakieś wartości przestrzegamy, że państwo ma pewne dobra chronić,
że coś nas łączy i tak dalej. I tutaj widzę, no mówię, ten kompletny nihilizm. Więc ja się obecnej władzy nakrytykowałem dosyć przez ostatnich lat, pewnie 15, coś koło tego. Nawet niektórzy twierdzą, że za dużo, ale jeżeli dzisiaj mamy stwierdzić, co się w Polsce dzieje, co jest przedmiotem tego wyboru, no to, musimy, to trzeba powiedzieć jasno, że mówię, że nawet jeżeli politycy w ogóle mają skłonność do tego, żeby w imię demokracji lekceważyć normy od niej ważniejsze, choćby zaczynając od prawa. Dlatego, że dla każdego z nich ten każdy procent to jest jak ta kolejna szabla w ręku, który zwalnia, prawda, od przestrzegania czegokolwiek. O ile politycy w ogóle mają z tym problem. Ale Marek Suski powiedział, że wola narodu jest ważniejsza od przepisów prawa. No właśnie. A do świętej pamięci Kornel Morawiecki, dla którego miałem ogromną przyjaźń, szacunek, i jestem przekonany, i nie zrobił tego dla władzy. Kornel. Więc mówię, politycy mają skłonność tak myśleć. Absolutyzować demokrację i tak dalej. Tylko co innego, jeżeli na przykład robią to po prostu dlatego, że chcą zrealizować jakiś program dla wartości względnych, czy na przykład dla realizacji takich celów społecznych. Ja przypomnę, że na przykład wyrok w sprawie Pruszkowa, tak to się umownie nazywa, to TVN uznał za hańbę polskiego sądownictwa. Jaki Polak może powiedzieć, że uważa wyrok w sprawie już, a to akurat dotyczy sprawy najzupełniej niepolitycznej. A jaki Polak może powiedzieć, że stwierdzenie, że w czasie mordu na Wybrzeżu, przy czym ja zawsze lubię podkreślać, że o ile to, co się stało w Gdańsku, było masakrą polityczną, o tyle to, co się stało w Gdyni, miał cech ludobójstwa, strzelanie do przypadkowych ludzi z rampy, że tam nie było sprawstwa kierowniczego. Że nie wiadomo, jak do tego doszło. Jakiś incydent, coś się stało. I tak dalej. Więc to, że coś z tym trzeba było zrobić, to jest jasne. I teraz wie pan, problem polega na tym, że my żyjemy w ogóle w czasach nieliberalnej demokracji. Ja przez 5 lat mojej pracy w Parlamencie Europejskim powtarzałem, że nieliberalna demokracja to nie jest postulat Viktora Orbana, tylko jego bardzo trafny opis sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Bo na przykład taki Franz Timmermans to jest człowiek, który uważa, że dla dobra Europy wszystko jest dozwolone. No, że jak to, że w ogóle praworządność jest cechą immanentną Unii Europejskiej. Tak jak prawa robotników były cechą immanentną Związku Ustroju Sowieckiego. No, ustrój sowiecki istniał dla dobra robotników. Unia Europejska istnieje dla demokracji. No więc to w ogóle nie zachodzi taka możliwość, że jakiekolwiek prawa i tak dalej mogą być naruszane. I tu jest ten problem, tylko pytanie, co z tym wszystkim zrobić. Bo w moim przekonaniu, i tu wrócę do pana pytania, po co tę książkę napisałem. W moim przekonaniu bardzo wielu ludzi mówi, taka jest sytuacja, poszukajmy tych, którzy emocjonalnie się z nami zgadzają, którzy są tym równie poruszeni, jak ja jestem poruszony, i zagłosujmy na nich. Oni wyrażają nasze emocje. A z kolei politycy, którym się pan interesował, oni dobrze wiedzą, że już nie tyle w czasach dzisiejszej demokracji nieliberalnej, ile w ogóle w czasach demokracji masowej misją polityka nie jest tworzenie instytucji, aktów czy instytucji, tylko jest tworzenie mocy. No i tu obie strony się zgadzają. A ja natomiast piszę, ta książka ma różnych adresatów, ale pierwszym adresatem są wyborcy Duda 2x2. Czyli ci wyborcy, którzy głosowali najczęściej 2 albo 3 razy na Andrzeja Dudę, tak jak ja, bo ja na niego głosowałem 2-krotnie w czasie wyborów tych pierwszych prezydenckich i głosowałem na niego w drugiej turze w czasie... Ci przechodzący z pierwszej tury na drugą. W czasie te 2 miliony Polaków, którzy rozstrzygnęli o tym, że prezydent Duda znalazł te 450 tysięcy głosów, żeby te wybory wygrać. Więc w pierwszym rzędzie piszę dla nich. I to są ludzie, myślę, którzy... Ale wśród nich są na przykład, to akurat jest dość dobrze zbadane, również wyborcy Platformy Obywatelskiej. No bardzo dobrze. Zacytowałem Bogusława Sonika. Ja na podobnej dyskusji jak dzisiaj, tylko tam nie występowałem jako ten autor książki, tylko jako jeden z panelistów.
tak jak panowie, powiedziałem, że Bogusz Sonik no, powinien być kandydatem do Nagrody Wolności. Różne tygodniki dają tam Człowieka Wolności. Do... No to moim zdaniem Bogdan... Nie nasz. Wszystko przed nami. Dlatego mówię, no, idealnym kandydatem jest Bogdan Sonik, bo prawdziwa wolność człowieka to owszem, to jest przeciwstawić się sile, ale to jest również przeciwstawić się swoim w imię czegoś. I on to także mówi, no tak, także są tam tacy, ja myślę, nie pytałem go nigdy, jak on głosował, nie zdziwiłbym się, gdyby głosował na Andrzeja Dudę, ale myślę, że w ogóle żaden tak zwany elektorat, politycy lubią używać takich kategorii, nie składa się z ludzi jednakowo myślących, ale myślę, że w tej grupie społecznej, tych wyborców Duda 2:2 jest szczególnie dużo ludzi, którzy no, nie reagują na to, że ktoś zaspokoił ich emocje, ale mają świadomość pewnego ciężaru tego wyboru. Skoro na przykład nie głosowali w pierwszej turze tak samo. I w moim przekonaniu no, pytanie jest, co z tym wszystkim zrobić. Z tym nihilizmem konstytucyjnym, z tą konfiskatą uprawnień narodowych, z tą rewolucją genderową, z tym, o czym pisze na końcu książki, z tą niezdolnością nawet bliskich sobie ugrupowań do współpracy. No i o tym to napisałem. Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Mam pytanie do panów. Zacznę może od Łukasza. Czy ty się zgadzasz z tą definicją, że PiS jest partią prawicową w przeciwieństwie do Platformy, między innymi, czy Lewicy, nie jest nihilistyczny? Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie, szczególnie dlatego, że bardzo sobie cenię publicystykę i książki Marka, ponieważ uważam, że takim właśnie spokojnej argumentacji, jaka jest w tej książce i w Marka wypowiedziach zresztą różnych, bardzo nam brakuje, więc bardzo dziękuję i dziękuję Marku, że taką kulturę wypowiedzi i dyskusji wprowadzasz w ten bardzo rozemocjonowany świat. Ale nie zupełnie bez emocji. Bo... Twoje emocje przy tym, co czasem możemy obserwować w różnych miejscach, to naprawdę są bardzo utemperowane. Natomiast ja się jednak staram, tam gdzie się wypowiadam, trzymać klasycznej definicji prawicy i lewicy, które wiem, że wiele osób uważa, że już nie powinny grać roli, że należy je traktować tylko ewentualnie do umownego opisywania stron sporu, tak jak to Marek właśnie zrobił w swojej książce. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby właściwie dawać rzeczy słowo. No i jeżeli coś, i proszę tu nie mieć żadnych specjalnych skojarzeń, chodzi jak kaczka, wygląda jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest to kaczka. I dlatego jeżeli ja sobie patrzę od 8 lat w praktyce na to, jak partia rządząca się zachowuje, to ja tam nie znajduję cech partii prawicowej, prawie wcale. Dlaczego? No, co charakteryzuje, może inaczej mówiąc, konserwatystów? A jeszcze muszę dodać do tego, że jak wiadomo, moje poglądy z kolei w gospodarce są mocno liberalne. Ja uważam, że konserwatyzm, oczywiście to nie jest jedyna definicja, nie jest to uniwersalna definicja, ale jest to odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność musi być odpowiedzialnością obywatela za to, co obywatel robi. Jeżeli się obywatelowi odbiera prawo do decydowania o swoim życiu, to jednocześnie odbiera się, kasuje się ten element odpowiedzialności. Prawo i Sprawiedliwość jest partią nie tylko skrajnie etatystyczną, ale też skrajnie paternalistyczną. Ja tutaj bym mógł mnóstwo przykładów podawać, na czym ten paternalizm polega. On się przejawia w ogromnej liczbie różnego rodzaju regulacji, które oddziałują na nasze codzienne życie. Jedna z takich najnowszych, o których pisałem, to jest ustawa zaprojektowana zresztą przez marginalną partyjkę Adama Bielana, która odcina dostęp do swobodnej sprzedaży energetyków, ale to jest tylko taki przykład, bo można by to mnożyć tutaj i podawać tych przykładów dużo. Inny to jest uchwalona jeszcze w 2016 roku nowelizacja prawa łowieckiego, która z kolei odbiera rodzicom, no w ogóle odbiera prawo do uczestnictwa osób niepełnoletnich w polowaniach. To ma swoje konsekwencje, oczywiście powoduje przerwanie ciągłości pokoleniowej w rodzinach, które zajmują się łowiectwem od pokoleń.
temat, który można by rozwijać. Tak czy owak jest to ewidentne zaprzeczenie również tego przepisu konstytucji, który daje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Tylko dwa przykłady, ale one pokazują, jaki jest ogólny sposób myślenia o obywatelach i o państwie przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Państwo jest wszystkim, obywatel w zasadzie, no może nie jest niczym, ale tak specjalnie lepiej, żeby za dużo do powiedzenia nie miał, generalnie jest głupi. Trzeba mu powiedzieć, co ma robić, trzeba nim pokierować. To się oczywiście też przekłada na myślenie o gospodarce, gdzie PiS również nie nosi żadnych znamion partii prawicowej, ponieważ jest po prostu, jak spojrzymy na politykę gospodarczą, jest po prostu partią stricte socjalistyczną. Tutaj już w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Najnowsza dzisiaj ogłoszona decyzja o kolejnym podwyższeniu wynagrodzenia minimalnego doskonale to pokazuje. Zresztą znamienna sprawa, nie wiem, czy Państwo zaglądali do programu Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o tym programie, który parę dni temu został pokazany, takim grubym, długim programie. Otóż tam nie ma w ogóle, tak, wśród tych 300 stron łącznie z aneksem, na 120. Za chwilę powiem. Wśród tych 300 stron nie ma rozdziału poświęconego przedsiębiorcom i przedsiębiorczości. To jest bardzo znamienne. Aneks mówi tam o, że stabilna gospodarka, dobre finanse i tak dalej, przy czym oczywiście skupia się na podawaniu statystyk, akurat tych, które są dla rządzących wygodne, bo tych niewygodnych rzecz jasna tam nie ma. Natomiast na przykład nie ma ani słowa o stabilizowaniu finansów publicznych. Więc już nie wchodząc w dalsze detale, jak patrzę na to, co rządząca partia robi od 8 lat, to stwierdzam, że Prawo i Sprawiedliwość jest po prostu ugrupowaniem, powiedzmy, patriotycznej socjaldemokracji. Natomiast z całą pewnością nie jest ugrupowaniem prawicowym. No więc jakbyśmy spojrzeli, biorąc pod uwagę kryteria te, które moim zdaniem powinny decydować o tym, czy określamy dane ugrupowanie jako prawicowe, czy nie, no to mielibyśmy mniej więcej taki układ. Lewica po oczywistej lewej stronie, zaraz obok Prawo i Sprawiedliwość, potem jakaś, nie wiem, no magmowata kompletnie Platforma Obywatelska, nie wiadomo tak naprawdę, co to jest, bo to już w tej chwili jest jakiś totalny zlepek z jednej strony postulatów niby proprzedsiębiorczych, z drugiej postulatów stricte socjalistycznych, etatystycznych, paternalistycznych, więc być może w ogóle należałoby ją umieścić poza tą skalą jako twór, który kompletnie nie daje się opisać w tym momencie. Potem mamy trzecią drogę, która próbuje teraz flirtować trochę z liberalizmem gospodarczym, w sensie społecznym jest taka, no nie wiem, półkonserwatywna, półliberalna, też nie do końca można to precyzyjnie opisać. No i mamy jedno ugrupowanie, moim zdaniem, najlepiej pasujące do definicji prawicy, czyli Konfederację. I tak ja bym tę oś ułożył. Z całą pewnością, jak mówię, nie opisywałbym Prawa i Sprawiedliwości jako partii prawicowej. I jeszcze, zanim Piotrowi oddam głos, to dwa słowa na temat tego, czego trochę mi w Twojej książce, Marku, brakuje, chociaż to właściwie nie jest zarzut, dlatego że rozumiem, że jest to zbiór, jak rozmawialiśmy, przygotowanych, przeredagowanych tekstów, które się ukazywały w różnych miejscach, czyli coś powiedzmy na pół zbiór publicystyki, na pół książka napisana od nowa w kontekście wyborczym. Ale jeżeli mówimy o tym, gdzie my jesteśmy w tym momencie i jakie są te problemy, które już właściwie przed nami stoją, tylko często partie zamykają oczy, żeby o nich nie mówić, to myślę, że poza tymi rzeczami, o których słusznie tutaj piszesz, jest wiele takich procesów, które będą bardzo decydujące w najbliższych latach, a które nie są w Twojej książce poruszone. Jeden z takich procesów to jest wszystko to, co jest powodowane przez media społecznościowe, internet, wchodzącą sztuczną inteligencję. To są procesy, które już dają pewne efekty, negatywne moim zdaniem głównie, ale będą dawać jeszcze większe. Ja dzisiaj się na przykład zastanawiałem nad naturą czegoś, co można by, no nie wiem, po angielsku jest takie słowo mob, może po polsku najlepsze było tłuszcza. Tłuszcza kiedyś, taka, która potrafiła zaszczuć, nie wiem, hepatię na przykład i zamordować, to jest, to wtedy działała na zasadzie czysto fizycznej agresji, dzisiaj jest w stanie się połączyć i zrealizować w zasadzie to samo, działając
no w taki sposób, jaki był niemożliwy do tej pory. Więc dużo jest takich zjawisk bardzo negatywnych, które z tego wynikają. Inny proces, który akurat bardzo mnie obchodzi i rzeczywiście jest to coś, co mnie, co wyzwala we mnie takie no, mocne publicystyczne emocje, to jest kwestia naszej osobistej wolności. Dlatego ja kładę na to taki duży nacisk, opisując to, jak rządzi państwem partia Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj mamy w zasadzie zupełnie bezrefleksyjne wyzbywanie się tej wolności przez obywateli z jednej strony, z drugiej strony pod wpływem również jakichś większych procesów odkrawanie tej wolności. Również na wysokim poziomie. Nie tylko na rzecz państwa, tylko na rzecz między innymi tak, tych socjalistów. Absolutnie, absolutnie masz rację. Czy dużych korporacji. I tutaj podam tylko jeden przykład. Mianowicie, jeżeli spojrzymy na to, co chcą nam odebrać w imię polityki klimatycznej, bo to jest jeden z takich najgorszych trendów, najgorszych prądów czy wątków, również jeżeli chodzi właśnie o kwestię zakresu naszej osobistej wolności, to gdzieś za tym, jak sądzę, nawet nie tyle stoi plan, chociaż pewnie to przez projektodawców tej polityki unijnej było też uwzględniane, ale myślę, że nawet nie było główną motywacją tutaj to, żeby odebrać ludziom swobodę działania w bardzo wielu dziedzinach, tylko raczej stał ten zamysł, który się wali zresztą w tej chwili w gruzy. My jako Unia Europejska musimy wyprzedzić różne trendy, przede wszystkim gospodarcze, także cywilizacyjne, globalne i w tym celu musimy zaproponować szybciej coś swojego. No to co? To zaproponujemy zazielenienie Unii Europejskiej. Wejdziemy z zielonymi technologiami, wyprzedzimy Stany Zjednoczone, być może wyprzedzimy również Chiny, jak się uda. Widać, że ten plan się wali, bo był w dużej mierze oparty również na przekonaniu Niemiec, że będą w stanie korzystać z taniej rosyjskiej energii, z taniej rosyjskich surowców, wiadomo już, że tak nie będzie. No ale na razie nie ma nowego planu i za tym zamiarem wadliwym i moim zdaniem trudnym do zaakceptowania poszła też ogromny plan ograniczania swobody życia obywateli. Więc to jest jeszcze ten trend, który ja bym dorzucił do spraw, moim przynajmniej zdaniem, mających duże znaczenie. Bardzo dużo. Nie będziemy rozmawiać o tym, czego w książce nie ma. A, no nie wiem. Proponuję porozmawiać o tym, co jest, a jest tam kilka aspektów niezwykle ważnych i interesujących. Polskie zaangażowanie w Ukrainie, migracja ukraińska. To jest temat, który pan marszałek poruszył z pewną taką dozą delikatności, natomiast też z pewnym, jak to określić, dystansem. Jak pan patrzy na ten, nie na samą wojnę, bo jakby stosunek jest dość oczywisty, ale na to, co ta wojna generuje, czyli ten ruch migracyjny, nasze polityczne, gospodarcze, humanitarne zaangażowanie w ten proces, który się tam odbywa i konsekwencje tego, bo pan wydaje się być dość sceptyczny. Tylko jak można, dwa słowa do Łukasza, no ja świadomie, ta książka powstawała w pewnym logicznym procesie, dlatego że założyłem, że podsumuję to, co piszę, pisząc na bieżąco, no tak jak w XIX wieku pisano powieści w odcinkach, no więc tak to powstawało, ale to założenie miało być świadectwo przed wyborami, ale to nie są notatki. Wyborów może być więcej, więc... To nie są notatki o kryzysie. W przyszłym roku mamy kolejne dwa wybory. Tak? Nie wiem, czy będę pisał notatki o kryzysie. Albo i trzy. Wiadomo jeszcze, jak to się skończy. Bardzo prawdopodobne. Ale to są notatki przedwyborcze. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, no ja skromnie, ale to nie dotyczy tego, co piszę, tylko tego, co robiłem i mówiłem. Przypisuję sobie rolę prekursora, jeżeli chodzi o ostrzeganie przed tak zwanymi fake newsami. Ponieważ w 1993 roku, 30 lat temu, w czasie debaty nad tak zwaną kartą praw, którą zaproponowali tacy postępowi doradcy prezydenta Lecha Wałęsy, nieżyjący już profesor Falandysz, profesor Oszatyński, którego zawsze bardzo ceniłem jako historyk amerykańskiej myśli politycznej, jako autora takiej bardzo ważnej książki dla mojego pokolenia,
zaczęło się na Wembley chyba, czy coś takiego. Bo on pojechał w jakichś innych sprawach i napisał świetny reportaż o meczu w 1973 roku. Ale to byli postępowi doradcy, no, profesor Falandysz, antykryminologia i tak dalej, napisali bardzo właśnie taki prekursorski dokument i tak dalej. No i tam były takie jakieś maksymalistyczne deklaracje dotyczące wolności informacji. No ja wtedy zadałem pytanie w Sejmie, no, czy wolność informacji, ale co z wolnością od dezinformacji? No i wtedy pytanie uznano za absurdalne, za taki właśnie delikatny prowokacyjny, delikatny sygnał jakiejś rezerwy wobec wolności słowa i tak dalej. No a dzisiaj nagle wszyscy się przejmujemy dezinformacją i tak dalej. Wszyscy uważamy, że prawo do życia w prawdzie jest jednym z kluczowych praw społecznych. Albo na przykład, że zakłócanie debaty publicznej i tak dalej może nawet skutkować no, naruszeniem tego najwyższego aktu demokracji, jakim jest wybór głowy państwa i tak dalej, wielu państwa. Ale mówię, to zostawmy, to wojna. Ja bardzo dziękuję panu za to pytanie, dlatego że właśnie dla mnie problemem najpierw był sam wybuch wojny, bo jeżeli chodzi o reakcję na wojnę, to ona jest dość oczywista. Ja myślę, że 90% Polaków zajmujących stanowisko w tej sprawie uważa, że istnienie niepodległej Ukrainy jest elementem polskiej racji stanu. Prawie wszyscy chcemy, żeby Ukraina zdołała się obronić i tak dalej. Myślę, że pan przecenia ten... Myślę, że tak, że jeżeli natomiast problem jest, jak oceniamy fakt tej wojny. I teraz orientacja, którą ja nazywam egzaltacyjną, przyjęła wybuch wojny z czasami no, ledwo skrywanym entuzjazmem. Że zaczęła się Armagedon, walka wschodu i z zachodem, zachód się konsoliduje, zmienimy naszą geopolitykę, dlatego że ja przypomnę, że przez co uważam za bardzo dobre, że w wyniku z jednej strony przynależności Polski do Unii Europejskiej, w referendum akcesyjnym głosowałem przeciw, ale to nie o tym w tej chwili mówimy, ale w wyniku po prostu udziału Polski w polityce europejskiej, w wyniku przynależności do Unii Europejskiej i wspólnego doświadczenia lekceważenia przez państwa Europy Środkowej, tak naprawdę do wybuchu wojny naszą główną osią geopolityczną to była oś południowa. My budowaliśmy, i to w okresie nawet no, tych rządów, rewitalizowano czworokąt wyszehradzki i tak dalej, no. W tej osi budowaliśmy politykę z państwami, które są nam najbliższe kulturowo, najbliższe doświadczeniem historycznym i najbliższe też kontekstem, w którym działamy. Należymy do tych samych przymierzy, do tych samych organizacji międzynarodowych i tak dalej. To wszystko wojna wróciła. Znaczy ta orientacja egzaltacyjna, znaczy pojawiły się pomysły, że musimy się teraz wrócić na wschód, że głównym celem naszej polityki nie będzie umacnianie naszej pozycji wewnątrz Zachodu w oparciu o tą współpracę środkowo-europejską, ale przede wszystkim ten. Zupełnie zlekceważono cały szereg problemów i społecznych, i ludzkich. No, mówię, jeżeli chodzi o społeczne, to ja od początku ogromnie się cieszę, że nie miałem racji, muszę powiedzieć. Naprawdę, ale uważałem za swój obowiązek i nadal uważam, że miałem taki obowiązek przestrzec przed tym, że ta wojna na przykład może grozić naszej niepodległości, a przynajmniej może nawet bardziej całości Rzeczypospolitej niż niepodległości, gdyby nastąpiła eskalacja konfliktu i gdyby wojna się rozszerzyła, gdyby państwa agresywne w świecie uznały, że destabilizacja pokoju to jest okazja do zaatakowania tych obszarów, które uważają za przestrzeń swojej ekspansji, ale też zaatakowanie po prostu interesów Zachodu. No i wtedy ja stawiałem pytanie, że jeżeli naprawdę doszłoby do ataku Chin kontynentalnych, komunistycznych na Tajwan, jeżeli doszłoby do ataku Izraela na Iran, albo do ataku Iranu na Izrael, albo co wtedy było jeszcze aktualne, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o kontekście sprzed 3 lat, do ataku Iranu albo na Izrael, albo na Arabię Saudyjską, no to zdolność reakcji Amerykanów byłaby o wiele mniejsza w Europie, zostalibyśmy w geopolitycznej próżni. Ja powtarzam jedno, że jeżeli doszłoby do tego, że Polska w warunkach, w których Rosja czułaby, że NATO jest sojuszem znacznie mniej aktywnym,
zaatakowałaby Polskę na północnym wschodzie, to nam grozi to, że możemy być ofiarą wielu zamrożonych konfliktów na świecie, bo druga połowa XX wieku zna bardzo wiele podbojów, mimo że się tak nie nazywa. Ofiarą podboju padł Cypr Północny, który na trwałe zmienił nie tylko przynależność państwową, ale strukturę demograficzną, Górski Karabach, Naddniestrze i można te przykłady mnożyć i końca tych konfliktów nie widać. Z tym zamrożeniem to jest tak jak z Polską w drugiej połowie XVII wieku, że między faktyczną a prawną utratą Ukrainy Zadnieprzańskiej też minęło ćwierć wieku i wtedy też bywały konflikty zamrożone w wyniku rozejmu na przykład. Tak, to była pierwsza rzecz, którą przestrzegałem. I co więcej, uważam, że trzeba było o tym mówić, bo jeżeli dzisiaj widzimy spotkanie Putina z Kim Jong-ilem, no to widzimy, że wprawdzie nie Chiny, nie Iran, ale są jeszcze inne państwa agresywne na świecie i szalonym ludziom różne rzeczy mogą stanąć w głowie, a uważam, że pierwszym obowiązkiem wszystkich władz Rzeczypospolitej jest troska o społeczeństwo i troska o całość Rzeczypospolitej, o granice, bo Łukasz mówił o tym, że od filozoficzne wątki poruszył, to był temat na inną dyskusję. Ale tak, ja uważam, że pierwszym obowiązkiem konserwatysta uważa, że pierwszym obowiązkiem państwa jest ochrona społeczeństwa, za które odpowiada, i ochrona stanu posiadania narodowego, ochrona granic, ochrona praw i tak dalej. Więc nie można, istnieje pewien, nawet niewielki poziom ryzyka, przed którym państwa się chronią. I tak reagują państwa Zachodu bardzo często na zagrożenie, na sytuacje ryzykowne, geopolityczne. Druga rzecz, na przykład, to prawdopodobnie do czego pan nawiązywał, no to jest moja taka tam dezaprobatywny komentarz na temat tej akcji Konfederacji w sprawie, jak to oni nazywają, ukrainizacji Polski. Bo ja uważam, że istnieje cały szereg praktycznych problemów związanych z pobytem uchodźców wojennych na naszym terytorium. Ale to, że Polska pokazała, że to, co mówiliśmy w czasie tych imigracjonistycznych ataków na Polskę, od tej dyslokacji 2014 roku, po otwarcie korytarza Putina-Łukaszenki dwa lata temu na naszej granicy północno-wschodniej, to, co my opowiadamy, że Polska zna swoje obowiązki solidarności. My znamy swoje obowiązki sąsiedztwa. My uchodźcom sąsiadującym kraju, albo jeżeli jesteśmy krajem najbliższym, cywilizacyjnym, wiemy jak pomagać i zawsze to robimy. Że to jest ogromny kapitał chroniący Polskę w wypadku ponowienia tych imigracjonistycznych nacisków, na przykład z Brukseli. Dlatego uważałem, że marnowanie tego przy pomocy rozbudzania nastrojów po prostu antyuchodźczych wobec rzeczywistych uchodźców wojennych jest niewłaściwe i dyskutujmy, jak powinno być z kolejkami, czy ludzie, którzy udzielili schronienia uchodźcom ukraińskim, mają dostateczną pomoc państwa, bo powinni mieć. Akurat ja uważam, że powinni mieć. To normalny obowiązek państwa, wynikający z jego pomocniczej funkcji i tak dalej. Czy się w ogóle rząd tym interesuje? A ja pamiętam, że tą naszą Willkommen Kultur proklamowaliśmy dwa tygodnie przed wybuchem wojny. Ogłoszono, przyjmiemy wszystkich i tak dalej. A potem bardzo często, bo znam rodziny bliskie mi, które nawet do tej pory mają u siebie uchodźców wojennych i ich sytuacją w ogóle przestaną się interesować. No jest tam jakaś tam ta pomoc symboliczna, ale znam też przypadek, że ktoś się spóźnił o dwa dni i nie dostał z urzędu miesięcznej pomocy, bo biurokracja, bo się spóźnił i tak dalej, mimo że fizycznie każdy może przyjść kontrolę, zobaczyć, że ci ludzie tam są. I tak dalej. I oto się też tymczasem, i tutaj na czym polega, że w moim przekonaniu odpowiedzialna polityka państwa to nie byłby entuzjazm, przyjmiemy wszystkich i tak dalej, tylko powiedzenie, przyjmiemy wszystkich, których będziemy przyjąć w stanie. Dalej, przyjęcie wszystkich, ale mówienie, to jest wielki ciężar dla naszej tej, ale podejmujemy tą ciężką decyzję w świadomości, że nikt tego za nas nie zrobi, oczywiście będziemy z naszym społeczeństwem i tak dalej. Natomiast ten w pierwszej chwili entuzjazm, potem zapomnienie o sprawie, no, był zupełnie nieodpowiedzialny.
Także mówiłem, no, istnieją ryzyka, które istnieją ciągle i powinniśmy o nich pamiętać. W moim przekonaniu takie deklaracje jak naszego prezydenta, który jedzie do Stanów i mówi, nie lękajcie się, niczym Jan Paweł II, w sytuacji, w której Amerykanie, wszyscy amerykańscy mówią, że musimy podejmować ryzyko, ale pamiętać o tym, że ono istnieje. Nie jest rozsądne. Zapomnienie o tym, że skutki ekonomiczne tej wojny, podniesienie kosztów życia mogą również grozić destabilizacją polityczną, która niesie ryzyko. Przecież no w tej chwili jedna z głównych kampanii opozycji, tu być może się będziemy różnić w tej sprawie, ale to jest nazywanie drożyzną putinflacji, która jest putinflacją, bo jest funkcją wzrostu cen paliwa i tak dalej. To jest, mówię, pozostawienie moim społeczeństwa. Prezes Obajtek by się obraził. To jest... Mamy najtańsze paliwo w Europie. Dzisiaj podobno dzisiaj. Trzecia rzecz, tylko niestety nie tak tanie jak dwa lata temu. Trzecia rzecz, no mówię, pozostawienie społeczeństwa samemu sobie, destabilizacja naszej orientacji geopolitycznej. Ja akurat uważam, że Polska powinna prowadzić politykę środkowo-europejską. To jest podstawowa oś naszej współpracy międzynarodowej i tak dalej. Z tych wszystkich względów ja uważam, i to powtórzę, że sam wybuch wojny przede wszystkim przyniósł nam bardzo wiele problemów, ryzyk, które jeszcze istnieją i wymaga odpowiedzialnej polityki. Natomiast nie powinien być okazją do egzaltacji. Powiem pan tak już zupełnie w planie takim osobistym. No dostałem, polemizowałem z jednym ze znanych publicystów w sprawie węgierskiej akurat to była najpierw rozmowa, potem jeszcze kończyliśmy to wymianą maili. Ja muszę powiedzieć, że u mnie największy niesmak budzi takie, wie pan, taka lekko rzucana jedna za drugą opinia. Tam się dzieją straszne rzeczy, ale to leży w naszym interesie. Więc czy najpierw zdecydujmy, czy nas interesują te straszne rzeczy. Na przykład, że sąsiadujący z nami kraj stracił od 40 do 50% ludności w wyniku głównie emigracji i tak dalej, że nie wiemy, jak względny koniec wojny, jaką wywoła reakcję społeczeństwa ukraińskiego, szczególnie tej kluczowej części, jaką będą kombatanci wracający z frontu i pamiętający o poległych kolegach, którzy będą głównym czynnikiem polityki i tak dalej. A z drugiej strony twierdzenie, że to jest wszystko motywowane moralistycznie i tak dalej. Motywacja moralna każe uczestniczyć we froncie Zachodu solidarności z Ukrainą broniącej swojej niepodległości. Natomiast podejmowanie jakichkolwiek działań z naszej strony, które miałyby zakładać, że my akurat mamy zachęcać Ukraińców do tego, żeby nie liczyli się z opinią państw Europy Zachodniej, a nawet z opinią Stanów Zjednoczonych. To uważam za zupełnie, zupełnie nieodpowiedzialne i w ogóle uważam, że należy liczyć koszty tej wojny nie po to, żeby wymachiwać kieską, tak jak niektórzy politycy tam mówią, że oni wymachują szabelką, za to wymachują kieską tam, prawda, że oni oszczędzają albo zarabiają i tak dalej. Nie, nie o to chodzi, tylko po prostu, żeby zachować solidarność wobec społeczeństwa, wobec kosztów, które ona ponosi i na to reagować i nie cieszyć się z problemów przede wszystkim. Pana Piotra Trudnowskiego pytanie, kontynuując ten wątek ukraiński, pan też odniósł takie wrażenie, pan się zgadza z tą tezą, że która się w książce pojawia między innymi na bazie wypowiedzi Pawła Kowala, który tam jest przywoływany, takiego hurra optymistycznego podchodzenia do wojny w Ukrainie i podbijania sobie bębenka, jakkolwiek by to dziwnie zabrzmiało, i szukania w wojnie okazji do pokazania swojej mocarstwowej czy quasi mocarstwowej pozycji. Ja powiem tak. Po pierwsze też bardzo dziękuję za zaproszenie i to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że nad książką pana marszałka mogę dyskutować, mogłem ją przeczytać. No i zgadzam się oczywiście z tym, co powiedział Łukasz, że w dzisiejszej debacie możliwość sięgania po taką publicystykę, czy w ogóle spojrzenie na szerszy zakres tematów od tych właśnie geopolitycznych, międzynarodowych, po wymiar taki zupełnie praktyczny, wyborczy, bez
prostego zacietrzewienia partyjnego, którego rzeczywiście w publicystyce i postawie pana marszałka nie ma, to jest doświadczenie odświeżające. Po prostu odświeżające i takie pozwalające na chwilę, no ja jestem w sumie dość młodym człowiekiem w teorii, ale pozwalające sobie się poczuć jak w lepszych czasach, tak? Czyli w takiej sytuacji, w której możemy się zastanawiać rzeczywiście nad sensem sporów, sensem różnic, definiowaniem interesu, a nie tym, czym się na co dzień zajmujemy w niezwykle emocjonalnych debatach parapolitycznych, które dodatkowo mają jeszcze jeden niezwykle istotny moim zdaniem wymiar, czyli są zdefiniowane na emocji jednoznacznie negatywnej. I mówię to nie bez przypadku, ponieważ zaraz dojdę do sensu tego pytania. Gdybym miał spróbować zdefiniować, na czym polega to rozdroże, na którym stoi prawica, zresztą chętnie o to potem dopytam pana marszałka, jak on by je zdefiniował, bo dla mnie takiej jasnej odpowiedzi w tej książce nie ma, na czym to rozdroże tak naprawdę polega. Ale gdybym miał próbować zrekonstruować, to jest pytanie o to, czy prawica w Polsce jest gotowa do bycia pozytywną stroną sporu kulturowo-polityczno-społecznego i międzynarodowego, czy zadowala się rolą bycia zachowawczą siłą reaktywną, sprzeciwiającą się tak naprawdę temu nihilizmowi opozycji, o której pan marszałek powiedział na samym początku, a w związku z tym, że uznaje, że polski lud jest dość jednak niechętny tego typu nihilizmowi, to że na tym można budować być może przez dekady tożsamość i swoje jestestwo polityczne. I niespecjalnie czuję się na siłach i staram się tego unikać, by wypowiadać się stricte w takim ujęciu geopolitycznym i rozważania odpowiedniej postawy Polski względem zagadnień, nie wiem, militarnych, czy tego wymiaru takiego najtwardziej geopolitycznego. Też uważam, że szereg decyzji trudno bardzo jednoznacznie oceniać po prostu. Natomiast to, z czym chciałem się jednoznacznie zgodzić i na co chciałem położyć dodatkowy nacisk, to z tym, o czym pan marszałek powiedział przed chwilą, tak? Czyli na tym znaczeniu aktu solidarności polskiego społeczeństwa po lutym, marcu, kwietniu, maju, a potem przez wiele miesięcy trwania konsekwencji tego, co się wydarzyło w lutym 2022 roku, jako pewnego doświadczenia zupełnie unikatowego, powiedziałbym chyba na skalę dziesięcioleci. Tak? To znaczy ja uważam, że doszło wiosną 2022 roku do takiego prawdziwego momentu zjednoczenia narodowego w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy okazało się, że są jakieś wspólne wartości, które pomimo ogromnych różnic dzielących Polaków nas łączą, one są wartościami dość uniwersalnymi, one nie są przypadkowe, one są głęboko osadzone w polskiej tradycji i w polskiej historii. Wymieniam dwa tutaj, czyli po pierwsze doświadczenie realnej solidarności jako czegoś, co jest cnotliwe i do czego na co dzień pewnie nie musimy aspirować, ale w tym wyjątkowym momencie uznaliśmy to jako wspólnota polityczna ponad codziennymi podziałami za coś nas konstytuującego, to po pierwsze. Po drugie, wrogość i niechęć do tyranii i jednoznaczna ocena, tu się zgadzam z tymi 90%, szczerze mówiąc, o których pan marszałek powiedział, jednoznaczna ocena tego, że w sytuacji konfliktu na naszej granicy uznajemy moralne racje atakowanych i odrzucamy agresora, ale odrzucamy agresora w szerszym kontekście, to znaczy w takim kontekście, w którym odrzucamy despotię na rzecz narodu aspirującego do wolności. Tak? To jest coś więcej. Ale jest też trzeci aspekt, moim zdaniem już bardziej korespondujący też z tym, o czym powiedział pan marszałek, czyli o tym, że faktycznie unieważniliśmy przez te kilka miesięcy jako wspólnota polityczna tak naprawdę te wszystkie zarzuty, które Polakom próbowano przez lata stawiać. Tak, unieważniliśmy wszystkie opowieści o jakimś, prawda, rasizmie, ksenofobii, niechęci do obcych i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że to było doświadczenie, które bardzo mocno na to liczyłem, stanie się jednak jakąś osią próby opowiedzenia na nowo o tym, czym jest polska wspólnota narodowa. Tak? Jakby to
jakby można o tym opowiadać takimi bardzo daleko idącymi przykładami, ale ja lubię ten przykład przywoływać, to znaczy musimy mieć świadomość tego, że przez te kilka miesięcy 2022 roku w Warszawie, mówiąc takim przykładem, ale w skali Polski wyglądało to zupełnie inaczej, to aktywiści strajku kobiet zbierali z dworca uchodźców, których wozili na domów zorganizowanych przez parafialne grupy. Tak? I to było jakieś takie doświadczenie moim zdaniem obrazowe, które lubię przypominać. I miałem bardzo dużą nadzieję, że to stanie się jakąś próbą opowieści o pozytywnej agendzie wspólnotowej i liczyłem na to, prawdę mówiąc, że też ze względu na kontekst polityczny, który wokół tego się wytworzył i te wszystkie potencjalne, bardzo wymierne korzyści narracyjne na arenie międzynarodowej zostanie opowiedziane przez partię rządzącą, również z tego powodu, że no w wymiarze no jakiegoś przywództwa, które pan marszałek punktowo krytykuje, wsparcia Ukrainy na arenie międzynarodowej, był ten moment zainteresowania, kiedy Polska mogła próbować opowiadać o swojej roli i swojej wartości w tym sporze. Tymczasem okazało się, że z powodu tego, że no właśnie, z jednej strony brakowało odwagi do tego, by opowiedzieć o pewnych punktowych, być może zbyt daleko idących formach wsparcia mieszkających tutaj Ukraińców, bo myślę, że do tego się sprowadza ten problem. Znaczy, gdyby pod koniec 2022 roku Prawo i Sprawiedliwość było gotowe powiedzieć, nie ma społecznej akceptacji dla transferów socjalnych, świadczenia rodzinnego, dla części, jakiejś części, być może to należałoby zbadać Ukraińców. Myślę, że już nie było tego przyzwolenia. Znaczy jakby wszelkie badania, które znam, wskazują na to, że... Znaczy ja się z panem nie zgodzę, że po pierwsze, że nie było, po drugie... Że nie było czego, żebyśmy też wiedzieli... Że nie było akceptacji dla tych transferów socjalnych. Po drugie, to często ucieka. Mhm. Nie ma tutaj w tej książce w ogóle nic o gospodarce, prawda? Mhm. A ten aspekt między innymi w kontekście uchodźców ukraińskich ma olbrzymie znaczenie. Nam to ucieka. To ten temat porusza między innymi Konfederacja. Tak, jesteśmy za tym, żeby uchodźcy byli, ale jak przyjadą samochodami własnymi, to niech najpierw sprzedadzą te samochody. 500 czy 800 plus. Nie, jest tylko dla Polaków. Tymczasem ci Niemcy, którzy tam siedzą za Odrą, płacą nie 500 plus, tylko płacą im 1000 euro na dzień dobry i wysysają wszystkich najlepszych Ukraińców z naszego rynku pracy. Tak naprawdę w tej chwili toczy się potężna walka o ręce do pracy. Zgadzam się z tym zupełnie, że się oczywiście toczy walka o ręce do pracy, ale o co innego mi chodziło? Chodziło mi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że zamknięto w pewnym momencie oczy na pewne elementy, mimo wszystko tu bym bronił tego stanowiska i z tych badań, które widziałem, no dość szybko akceptacja dla transferów socjalnych się skończyła i chęć jakiegoś wskazania jakichś limitów tej pomocy, ale jednocześnie ta cała sytuacja pokazała coś więcej. To znaczy w ciągu ostatnich 2 lat zobaczyliśmy jako żywo, że Polacy są entuzjastycznie nastawieni do przybyszów, którzy przyjeżdżają do Polski i ciężko pracują. To po prostu zobaczyliśmy. I uważam, że byłaby to znowu wspaniały element pozytywnej opowieści o wyjątkowości Polski w stosunku do tych wszystkich wypaczeń imigracjonizmu zachodniego. To znaczy tego, że my w Polsce po prostu przyjmujemy z entuzjazmem nie tylko w odruchu serca, solidarności i potrzeby, ale co więcej, jeżeli ktoś, i to bardzo ważne, akceptuje niezwykle ważną dla Polaków cechę, jaką jest pracowitość, i wysoki etos pracy. I to jest znowu rzecz, o której rzadko mówimy, rzadko myślimy, ale to znakomicie na przykład pokazały te badania Instytutu Pokolenia, o których kilka miesięcy było temu bardzo głośno, kiedy porównywano polską politykę demograficzną, rodzinną pomiędzy Polską a Czechami. I tam okazało się, że po prostu Polska jest w nieprawdopodobnym stopniu skoncentrowana na właśnie tym wymiarze pracowitości i tego, w jak dużym stopniu postrzegamy swoją wartość społeczną, wartość w ludzi naokoło nas, czy wręcz przedkładamy często te wartości rodzinne, te wartości związane z pracą ponad rodziną. To jest opowieść o moim zdaniem polskim doświadczeniu, polskim społeczeństwie ostatnich 30 lat.
moim zdaniem dość dobrze komponujące się w ogóle z szeroko rozumianą prawicową opowieścią o dobrym społeczeństwie. I jestem dość mocno rozczarowany tym, że w pewnym momencie ten temat zupełnie zniknął, a to, że trwa kampania wyborcza z prekampanią trwająca już od dobrego pół roku i temat ukraiński w każdym wymiarze właściwie poza dyskusją o zbożu, który jest znowuż punktowym zwrotem na potrzeby kampanijne, abstrahując od interesu, natomiast mówię o jakby jego pokazywaniu w tej kampanii, to jest dla mnie rzecz daleko zaskakująca i dlatego zacząłem od tej opowieści o tym, że wydaje mi się, że to rozdroże, jeżeli miałbym je identyfikować, to jest właśnie pytanie o to, czy prawica ma być konstruktywna, czy reaktywna. Mam wrażenie, że to jest bardzo dalece idąca, zmarnowana szansa na bycie konstruktywną prawicą, która próbuje opowiedzieć polską wspólnotę polityczną w jakiś sposób. I obawiam się, patrząc też na rozmaite tendencje prawicy zachodniej, czy nie wiem, chociażby gdzieś tam kątem oka słuchając o tym, czy kątem ucha słuchając, czy czytając o tym, jak wyglądają na przykład prawybory w Stanach Zjednoczonych dzisiaj po stronie republikańskiej, że w ogromnym stopniu prawica na całym świecie staje się dzisiaj prawicą wyraziście reaktywną i w wielu propozycjach, które w niektórych punktach wydają mi się mniej lub bardziej istotne czy trafione, mam jednak wrażenie, że ta książka to jest apel o prawicę konstruktywną, która wie, co ma światu do zaproponowania, poza negowaniem oczywistych jego szaleństw. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Jeszcze jeden wątek, nie wiem, nie mamy czasu, ale spróbujemy jeszcze na ten temat porozmawiać. Nie jest może on dominujący w tej książce, ale jest on ciekawy i myślę, że jest sporym wyzwaniem dla środowisk prawicy, dechrystianizacja młodzieży. Patrząc na wszelkie badania, te dotyczące aktywności młodych, jeżeli chodzi o uczęszczanie na zajęcia religii, dla definiowania siebie jako osoby wierzące, jako tych, którzy chodzą regularnie na msze. Mamy gwałtowny spadek w tym, nie pokoleniu, tylko w tym przedziale 18-30 i wydaje się, że to jest proces nieodwracalny. Chyba. Co jest tego powodem, zdaniem? Ostatnie to... Dyskusyjne. Już. Okay. Ja już widziałem tyle zwrotów w historii, poczynając od tego takiego całkiem świeżego, że jeżeli... Ja zadam prowokacyjne pytanie, czy to właśnie nie ta prawica, która od 8 lat w Polsce rządzi, jest przyczyną, jedną z przyczyn tej dechrystianizacji. Tu mogę powiedzieć, że ostatni rozdział jest rzeczywiście chyba najsmaczniejszym z całej książki i niejako odpowiada na to pytanie. Nie będę namawiał pana marszałka, by go... Tak, czy długo zmawiałem, czy to jest nie na temat, ja właśnie uważam, że jest na temat. I zdecydowanie zaraz tego dojdę. No. Tych zwrotów ja widziałem bardzo wiele, bo te ruchy pokoleniowe, czy pokoleniowcy wszyscy i tak dalej, to się zmienia dosłownie z dnia na dzień, tak jak zmiana z początków poprzedniej dekady, kiedy tak naprawdę tym najbardziej takim wyraźnym przeżyciem pokoleniowym to były marsze niepodległości, kult podziemia antykomunistycznego, zainteresowanie tym wszystkim, historia, tożsamość i tak dalej, to było autentycznie, myślę, że dzisiaj, paradoksalnie, nie wiem, czy oni są tego świadomi, czy nie, ale ta popularność Konfederacji w młodym pokoleniu, to, że oni mają tam pierwsze miejsce u ludzi do 30, to jest jeszcze późne, jako jeden ze składników, nie mówię, że jedyny, to jest późne echo tamtego zjawiska. A potem parę lat później i mamy, proszę Państwa, taką sytuację, jak to, co opisuje tak a propos tych nowych wolności obywatelskich, zagrożenia dla wolności człowieka, że dzisiaj mówi immunitet. Immunitet na przykład parlamentarny to jest zabytek z XVIII wieku, kiedy król mógł tam rozwiązać parlament i tak dalej, czy król albo Cromwell, albo ten, który króla ściął i tak dalej. I to do tej pory taki zabytek, tak jak w dużym stopniu kształt parlamentów funkcjonuje. A dzisiaj jest zupełnie inny problem. Dzisiaj jest na przykład taki problem, żeby człowiek z powodu tego, co mówi publicznie, czy z powodu wykonywania urzędu publicznego, bo ja chociaż dzisiaj nie jestem czynnym politykiem i to jest ogromna, to daje ogromną wolność, to, że nikt nie może mi
imputować, że mówię coś dlatego, że wykonuję jakiś urząd. Przecież naprawdę Sejm to jest formalnie, to jest przedstawicielstwo narodowe. Politycy politykami, ale ludzie, którym powierzamy zadanie reprezentowania nas, nakładamy na nich odpowiedzialność publiczną, to są ludzie, którzy nas reprezentują, a nie jakaś tam odcięta. A jeżeli jest to odcięta kasta, to trzeba tak to zreformować, żeby naprawdę reprezentowali. I teraz do czego zmierzam? Że dlatego, że ktoś na przykład, tak jak pani prezydent, a potem poseł Milczanowska, występuje w Sejmie w obronie narodzonych, matka niepełnosprawnego dziecka ma wyjnie pod domem i urządza się bez żadnego liczenia się z prywatnością, z szacunkiem, urządza się wyjnie. I największa tragedia, bo tu zmierzam do pańskiego pytania, największa dla mnie tragedia to jest to, że liderką jest, że wyjnie organizuje liderka tak zwanego strajku klimatycznego. Jakaś aktywistka, entuzjastka, licealistka i ona przeprowadza wyjnie pod dom matki niepełnosprawnego dziecka, bo jako przedstawicielka narodu traci część praw obywatelskich. Ona nabywa cały szereg obowiązków, ale to nie powód, żeby komuś z tytułu prezentowania stanowiska, na które ma mandat i prawny, i mandat społeczny, urządzano wyjnie pod domem. Być może taki immunitet byłby w realnie funkcjonującym społeczeństwie troszczącym się o wolność wobec nowych wyzwań potrzebny. W każdym razie mówię, tak to się zmieniło między 2012 i 2013 rokiem, a rokiem 2020. Więc za kolejną dekadę też się może zmienić. Ja tu jestem wdzięczny za to, mówię, to wniosek banalny, czasami myśli najprostsze są najciekawsze, dlatego Łukasz stał się epizodycznym bohaterem tej książki, bo mieliśmy kiedyś wywiad. Ja mówię o tym, co piszę w ostatnim rozdziale, jak to się zmieniają tendencje tego i on mi zwrócił uwagę na rzecz, która tak, ja jestem zaangażowany też w życie kościoła i tak dalej, ale tak niejako widziałem te sprawy osobno, prawda, procesów społecznych, życia publicznego i procesów duchowych. A przecież żaden z tych zwrotów, kiedy Polska przechodziła w historii różne kryzysy religijne, kiedy no było tak jak w czasach, kiedy księżna Izabela Czartoryska z Puław mówiła, że coś jest tą młodzieżą dzieje, mówi jakaś taka porządna, pobożna, okropna, myśmy w ogóle tacy nie byli, Przyszli zmartwychwstańcy wtedy. Żaden z tych kryzysów nie dokonał się w warunkach kryzysu Kościoła. I to jest poważny problem. Dlatego, że się mówi, że w Hiszpanii nastąpił kryzys społeczny, bo była dyktatura i tak dalej. Nie, w Quebecu, Quebec czy Irlandii, czy Republika Irlandii, to były super demokratyczne społeczeństwa. I te narody zniszczył kryzys Kościoła. Po prostu bezpośrednio. Opinię konserwatywną, zmysł tradycji, poczucie dobra wspólnego i tak dalej. No, albo tak jak i w Irlandii, w Quebecu pojawił się taki nowy nacjonalizm konsumpcyjny, jak w Katalonii i tak dalej. No i problem jest poważny. Ja nie wierzę w determinizm historyczny. Uważam, że tak naprawdę od wielkiego zwrotu duchowego i ideowego nas tylko dzieli kompromitacja tej kontrkultury, która dzisiaj dominuje. I to prędzej czy później nastąpi. Tylko problem polega na tym, że to może nastąpić bardzo późno, a my będziemy już mieli tak niewiele sił witalnych, że będziemy wyglądać jak jakaś, no daj im na to, no, nie jakaś, no, jak na przykład Królestwo Belgów, czy nawet Francja dzisiejsza, bo dla mnie taki fenomen jak ruch Manif pour tous we Francji, która jest kompletnie zdechrystianizowanym krajem. Ja pamiętam, że jak czytałem statystyki lat temu 30, tak myślę, co to za, to jest straszne, że w regionach, które się oparły dechrystianizacji we Francji, to znaczy w Alzacji i w Bretanii, praktykuje od 50 do 20% społeczeństwa, a w Paryżu tylko 5 do 7% ludzi chodzi na mszę w niedzielę do kościoła. Dzisiaj to niestety w niektórych częściach Polski zaczyna być podobnie. No może bardziej do Brytanii i Alzacji sprzed 30 lat niż do tego Paryża, ale jeszcze się trzyma. Tak. Ale zaczyna być podobnie. I to jest problem poważny. Ale w tej Francji
jak mówię, kiedy powstała kwestia destrukcji rodziny, spór o to, czy dzieci z sierocińców można oddawać parom homoseksualnym na wychowanie i tak dalej, ten wielki ruch Manif Puchtusprz to nie była emanacja opinii katolickiej czy chrześcijańskiej w ścisłym tego słowa znaczeniu. W moim przekonaniu to był bunt, to była reakcja samej natury ludzkiej przeciwko czemuś, co ludzie zwykłym swoim takim najzwyczajniejszym zmysłem moralnym odebrali jako jej naruszenie, że przecież dziecko ma prawo mieć matkę i ojca i przynajmniej powinno, nawet będąc w sierocińcu, powinno wiedzieć, że jeżeli znajdzie rodzinę, to znajdzie matkę i ojca. I tutaj nastąpił, prawda, ten bunt. Ja nie wiem, jak będzie w przyszłości, tylko pan postawił jedno bardzo ważne pytanie i w moim przekonaniu ono też prowadzi do możliwych odpowiedzi. Czy to wszystko jest, jaka jest relacja między tymi zmianami, które na przykład Instytut Pew rejestruje w Polsce, tej oczywiście bardzo szybkiej dechrystianizacji młodego pokolenia, a rządami lat ostatnich. Są wybory, ja nie chcę tej debaty upartyjniać, ale powiem tylko jedno, że wszystkie badania z lat 30, kiedyś mieliśmy taką rozmowę, jak jeszcze byłem wiceprezesem PiS-u w Komitecie Politycznym i ja zwróciłem uwagę wtedy, no jeden z kolegów, który był stosunkowo w tej naszej wewnętrznej debacie, dość daleko od moich pozycji, badam, wiele mówi, no tak, no niestety takie są dane. Znaczy, jakie są dane? Takie, że paradoksalnie, za każdym razem, kiedy w Polsce toczyła się poważna debata na temat kwestii moralnych, nawet jeżeli to wywołała jakąś reakcję po drugiej stronie, to następowała też mobilizacja opinii chrześcijańskiej, że wygłuszenie tych sporów, powiedzenie, to niech się tym zajmują NGOsy i tak dalej, to spowodowało, w moim przekonaniu, w części społeczeństwa wrażenie takie, że z jednej strony jest, że nie ma sporu społecznego, tylko jest władza dysponująca tam administracją i tak dalej, możliwościami prawodawczymi i tak dalej, i z drugiej jest nasze niezadowolenie i tak dalej. Nie no, musimy wrócić do tego, w moim przekonaniu, jedynym sposobem, żeby ten trend dechrystianizacyjny odwrócić, no to jest aktywna opinia chrześcijańska. W moim przekonaniu, jaki może być scenariusz tego procesu? No na przykład taki, jak we Francji pod koniec XIX wieku, w czasach Peguy, Psychariego i tak dalej, kiedy zaczęło się to, co na dobrą sprawę istniało przez cały wiek XX, że chociaż no, ta socjologiczna rechrystianizacja postępowała, to nastąpiła rechrystianizacja dużej części inteligencji. Że spełniło się to, o czym 70 lat później mówił Benedykt XVI, że katolicyzm stał się atrakcyjną kulturą. Może akurat kontra, ale tego, ale stał się atrakcyjną kulturą, atrakcyjną filozofią, która wiele tłumaczy, sposobem życia, pamięcią historyczną, zaangażowaniem i tak dalej. I w moim przekonaniu, no, wśród czynników, ja już tutaj mówiłem o tej biurokratyzacji, demobilizacji opinii katolickiej, myślę, że również jest problem w naszym życiu religijnym, że Polska będzie narodem katolickim, nawet gdybyśmy mieli być w mniejszości dużej, bo taka jest nasza historia. To tak jak Evelyn Waugh mówił, że Anglia była 100 lat agnostyczna, a poprzednie 300 lat żyła w schizmie i w odstępstwie, ale gdzie siekolwiek nie spojrzy, to widać ślady poprzednich 1000 lat i tego, że Anglia powstała jako królestwo katolickie i tak dalej. I ten. Ale to będzie w planie kultury. Natomiast podtrzymywanie takiego mitu, również w naszym życiu religijnym, nie musimy mobilizować opinii katolickiej, bo przecież cały naród jest katolicki. Mamy tutaj reprezentację katolicką, wszystko idzie w najlepszym porządku. No to może było wystarczające ćwierć wieku temu, jak odbudowaliśmy państwo. I nawiasem mówiąc, to co mówiono, że wtedy na początku lat 90., że na początku lat, niektórzy biskupi tak mówią nawet, że na początku lat 90. Kościół, tak biskupi mówią o sobie, no, bo Kościół, to są wszystkie stany Kościoła, że Kościół dał się wciągnąć do polityki i tak dalej. Nie. To, co się działo na początku lat 90., ten wielki spór o to, jaka będzie Polska, czy podejmiemy tą ideę wojtyliańską dekalogu jako prawa podstawowego narodów i tak dalej, on miał skutki błogosławione. Wszystkie statystyki pokazywały, że następne lata były latami bardzo żywego
dobrze na tle europejskim, nie tyle może rozwijającego się, co trwającego życia katolickiego i tak dalej. Wszystko się zmieniło, kiedy spór się przestał toczyć. I tu jest problem. Dlatego ja zachęcam wszystkich i tutaj dlatego uważam, jak mówię o tym rozdrożu, no, że sytuacja jest taka, że na przykład jeżeli chodzi o rewolucję genderową, jeden z jej kluczowych instrumentów, konwencję stambulską, władza, no, rząd nie zmienił decyzji rządu Kopacz przez 8 lat. No ale przynajmniej premier Morawiecki skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. No ale wydawałoby się, to taka sprawa o prawicowości Konfederacji, że wymarzony temat dla Konfederacji. No w Sejmie leży ustawa złożona przez Polaków, którzy zebrali należne podpisy w warunkach kwarantanny covidowej. W warunkach kwarantanny covidowej zbierano podpisy pod ustawą upoważniającą prezydenta do wypowiedzenia tej konwencji i zobowiązującą rząd do zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. I wydawałoby się, że to kapitalna sprawa dla Konfederacji, żeby krytykować bezczynność PiS-u. Ale oni też tu są ostrożni i tak dalej. Także tutaj ta miała być alternatywa ideowa, ale tutaj w tej sprawie alternatywy nie widać. No więc tutaj mówię, więc tutaj jest PSL, większość jego posłów w Parlamencie Europejskim i większość posłów przy ratyfikacji w Sejmie głosowała przeciwko tej konwencji. Dziś już w ogóle tego tematu nie chcą podejmować. I oczywiście, że ja mówię, że ja wobec polityki wcale nie mam wygórowanych oczekiwań, bo nawet Napoleon, który był do czasu super sprawczym politykiem, mówił, że polityki nie prowadzi, on jedynie stara się kontrolować. Tylko ja wychodzę z założenia, że nawet jeżeli mamy pewne ograniczone pole wpływu, to im ono jest węższe, tym bardziej należy wykorzystać maksimum instrumentów, żeby wywrzeć wpływ społeczny i tak dalej. Więc ja zachęcam również do tego, żeby do odwagi, odpowiedzialności, do tego, żeby politycy starali się przekonywać społeczeństwo, nawet jeżeli boją się tego robić w czasie wyborów, bo uważają, że tu jest ogromne ryzyko, łatwo się poślizgnąć, no więc niech przeczekają, odczekają, niech robią to zaraz po wyborach. No. Przynajmniej w pierwszym, drugim roku, kiedy mają świeży, mocny mandat i tak dalej. To również po to jest ta książka. I dziękuję bardzo. Czas kampanii wyborczej to nie jest dobry moment na pogłębioną, merytoryczną dyskusję. Dziękuję panie marszałku, dziękuję panu, dziękuję państwu, a na pytanie, które zadaję tam na końcu, co po wyborach, to proponuję odpowiedzieć w kuluarach.